Boguszu w Gorce, Maciej Maciejewski. Teraz u nas ekohity, czyli nagrody dla firm, które najefektywniej wykorzystują surowce wtórne i dbają o środowisko. Dziś wieczorem w ramach trwającej we Wrocławiu konferencji Logistyka Odzysku wyróżniono 3 firmy, które przez rok będą mogły szczycić się tytułem przedsiębiorca efektywny surowcowo. Zwycięzców może być tylko i wyłącznie 3 w kategorii EcoHit i w tym przypadku była to firma Beest, produkująca zabawki dla dzieci, które są w 100% ekologiczne. Począwszy od tego, że opakowanie stanowi część zabawki, poprzez to, że materiał, z którego wykonane są zabawki, jest bardzo ekologiczny. Drugie miejsce przyznano firmie Cemex. Akcentowano to, że firma Cemex w bardzo przystępny sposób wyjaśnia, klaruje, co to jest paliwo alternatywne. A trzecią nagrodą było rozwiązanie, jeśli chodzi o opakowania wielokrotnego użytku, firmy InTrade. Tak naprawdę było to dosyć ciekawe rozwiązanie, by przewozić różnego rodzaju produkty sypkie, płynne, w takich dosyć specyficznych rozwiązaniach paletowych. Są to firmy, które już teraz są na tyle świadome, że projektują swoje wyroby, szykują swoje rozwiązania w taki sposób, w jaki przewiduje się, że w latach 2020-2050 kształtował się będzie cały rynek, czyli są to produkty zrównoważone, są to produkty, które szanują środowisko naturalne.